Siema, to Pyza w kolejnym filmie. Tym razem wypad do lasu, narobić trochę hałasu. Więc drodzy Państwo, jest sobota, godzina 6:39, sobota 10 sierpień 2024. I w ten sierpniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego lasu. Czyli nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się trafić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Więc drodzy Państwo, mam pierwszego prawuska. Tutaj się skitrał. Zobaczcie sami. Tu jest. I tu było. Ale tu go ślimak zjadł. Więc przygarnę tylko tego borowiczka. Nigdzie tu nie widzę. Nie widzę. Więc poszukam dalej, ale pierwszy borowik już jest. Sierpniowy, sobotni, pierwszy borowik. Delikatnie przekroimy na pół, zobaczymy, czy zdrowy. Zdrowy. Dalej jest zdrowy. Więc do koszyczka. Pierwsza sztuka jest. Zapowiada się pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie. Po prostu wszyscy razem. Bajecznie, Pyzuś. Bajecznie. A ile grzybów trafię, no zobaczycie to, więc oglądajcie mnie dalej, bo zapowiada się bajecznie. Dobrze. Szukam pomału, bo nie wiem, jakie będą. Czy duże, czy małe. Na razie jest mały. Tu coś jest, ale to nie kozak. Zobaczymy z tej strony. Trochę tu, trochę tu. Szybka piłka, ale tu nic nie widzę, nic nie słyszę i na razie nic nie czuję, ale grzybek jest. Pierwszy to jest najważniejsze. Dobrze, śmigam dalej. I pochodzę przez parę godzinek, a później do domu na meczyk naszych siatkarzy. I tak mi dzień minie. A to w lesie na grzybach, a później w domu przy telewizorze. Okej, idziemy dalej. Na razie tylko ten jedyny, jak na tą chwilę. No ale idę. Dopiero co zacząłem szukać borowików. Może jakieś kozaki będą czerwone. Zobaczymy. Więc pomalutko chodzę i szukam wśród jagodzin, trawy, mchu i liści. Dokładnie. Dokładnie, pomalutku, powolutku chodzi Pyza po leśnym ogródku. Tutaj widzę. Zobaczymy, taki trochę ogryzek, ale jest, nie? Zobaczcie. Nawet go nie biorę, ogryzek.
borowik, ale nic z niego nie będzie, więc zobaczymy z boku, czy nic nie ma innego. Nie widzę. Tu widzę jakiś ścięty, ktoś siął grzyba, ale zobaczymy, czy koło niego nie ma jakiegoś zakrytego. O, jest, zakryty. Ktoś ominął, albo dopiero co wyrósł. Więc jest tu borowik i jest druga sztuka. No ale nie, muszę go przekroić. Chcę czy nie chcę, muszę go przekroić. Drodzy Państwo, nie idziemy robić dziadostwa. Wiecie, jak ja zbieram grzyby. Nie chcę mieć dziadostwa, grzyb cały. No ale co z tego, jak w środku jest sito. Więc nie chcę zbierać grzybów pod publikę, jak to się mówi, robaczywych. Dziadostwa u mnie przede wszystkim w grzybobraniu liczy się jakość. Normalne, że w domu jeszcze odejdzie tam, ale większość grzybów przynoszę do domu zdrowych. Więc tu było cięte też. Tu nie ma. To dwa, ale zepsute. Okej, idę dalej. Jak to się mówi, ku leśnej przygodzie. Bo taka gratka nie zdarza się. Co dzień? No pochodzimy, zobaczy, może nie być, nie? Jak to się mówi, tylko ta jedna sztuka. O, jak fajnie tutaj. Bajecznie. Dokładnie. Pomalutku, powolutku. Może coś fajnego się trafi, może kilka. No ale natrafimy, zobaczymy, pochodzimy. I tak to mniej więcej wygląda w moim wykonaniu. I tak to wygląda, drodzy Państwo, na chwilę obecną w moim wykonaniu. Dobrze, idziemy dalej. Nic, tylko ten jedyny borowik. Tutaj coś mam. To jest chyba kozak. Więc mamy kozaka czy borowik? Kozaczek. Więc jest kozaczek, którego oczywiście zabiorę. I mamy drugiego grzyba. O, prawdziwek jest też. O, to już jest fajnie. Mamy kozaczka. I jest borowik z boku. Tu jest borowik. Nie widzę nigdzie. A tu jest borowik. Zobaczcie. Czyli borowik po raz drugi. Delikatnie. Zdrowy jest. Okej. Mamy dwa grzybki. Z drugiej strony nic nie ma. Nie widzę. Tu jest chyba borowik też. Czy co to jest? Nie, to nie. Delikatnie. Kozak i borowik rosnące koło siebie. Tu nic nie widzę. Nic. Małych też nie widzę. Dobrze. Idę dalej i mam trzy grzybki. Dwa borowiki i białego kozaka. Dobrze. Tu widzę czerwonego kozaczka. Dokładnie, więc go przytulę i poszukam obok innych, oczywiście jak będą. Widzicie, ile wody w lesie stoi, więc jest mokro. Dokładnie, jest mokro. Potrzeba teraz słońca, aby ta grzybnia ruszyła i rosły nam
młode, nowe grzyby. Zobaczymy tutaj to, co to jest. Ślimakę. Nie, psiok. Psiok, drodzy Państwo, nie ma. Powiem Wam, że co jakiś czas jakiś ogryzek albo po kimś idę i korzeń obcięty, ale nic. Więc drodzy Państwo, widzicie, jak to jest, taki krótki rekonesans. Zobaczę, czy już są, bo dopiero co wróciłem z urlopu, byłem 5 dni. Drodzy Państwo, za pogoni, za życiówką, wędkowanie oczywiście, 5 nocek pod namiotami, bo 2 wziąłem namioty, jeden na sprzęt, drugi aby spać w nim i się nie gnieździć. I w końcu padła życiówka. Zobaczcie sami, piękny karp. Nowa życiówka, ale to w innym filmie. Zapraszam kolegów, koleżanki, którzy lubią oglądać moje zmagania z nadwody. Wkrótce będzie film z urlopu z życiówką. Więc teraz tu chodzę, ale nic. Pochodzimy jeszcze trochę i już będę się wracał, bo nic tu nie widzę, nic. Więc nie ma sensu chodzić. I jak widzicie, 2 prawdziwki, 2 kozaki. Jeden biały, drugi czerwony. I tylko 4 grzybki. Więc szału nie ma. Ślimak, myślałem, że grzybek. Szału nie ma. Po prostu jeszcze ich nie ma. Jeszcze ich nie ma, przynajmniej w tym miejscu, co ja chodzę. Może w innych lasach są, ale nie tu. Przynajmniej tu, gdzie ja teraz chodzę. Więc widzicie sami, jak to mniej więcej wygląda. Więc pomału się wracam i zobaczymy, co trafię w drodze powrotnej. Tak jak mówiłem na początku, nic nie widzę i nic nie słyszę. I przede wszystkim nie czuję tego zapachu, tej grzybni. Mokro jest, ale to musi słonko przyświecić przez kilka dni, żeby to ruszyło i wyskoczą. Przynajmniej tutaj, bo jest mokro. Dobra, więc idę dalej. Wracam się już. I to w końcu, drodzy Państwo, w końcu trafiłem ładnego borowika. Zobaczcie, jaki ładny. W końcu. No ale też go oczywiście skroję, aby zobaczyć, czy zdrowy. Zdrowy. 3. Zdrowy borowik. Zobaczcie. 2 kozaki i 3 borowiki. A ja już wracam w drogę powrotną. Bo naprawdę dla mnie to, jak to się mówi, jeszcze tu nie ma grzybków. Więc jak ktoś chce pospacerować, po lesie pochodzić, to może coś się trafi, ale wiecie, mnie noga boli, zaczyna mi noga boleć, znów ostrogi. Więc naprawdę wracam pomału już w stronę wyjścia z lasu i do domu. I tak mówię, przy okazji zobaczymy jeszcze, co trafi. Zrobiła się ciemna chmura nade mną, wisi i pada drobny deszczyk, a ja wychodzę stąd. Szukam, ale nic nie widzę. Naprawdę nic nie widzę. Więc idziemy dalej.
Zobaczymy dalej, co się dzieje. Deszczyk coraz większy, ale mam nadzieję, że przejdzie i się za bardzo nie uflogam w tym lesie. Nic nie ma, nic. Nawet psioków nie ma. Mało co. Nawet nie ma psich grzybów niejadalnych. Oczywiście. Przejdziemy trochę tędy. Ale nic nie widzę. Nic. Pusto. Więc dlatego rano, jak jechałem, 6:10, jeden mężczyzna ze mną jechał w autobusie tylko i wysiadł razem ze mną. Też poszedł zobaczyć, co jest w lesie grane. A nie było w ogóle rencistów, emerytów, co jak jest sezon, grzyby są. Jest ich bardzo dużo w autobusie, bo mają czas, jadą w sobotę 6:10, przynajmniej z mojego przystanku, i po drodze wsiadają, jest pełen autobus ludzi, a był pusty, więc coś na rzeczy jest. Za wcześnie jeszcze kilka dni, musi być słonko, bo mokro jest, nie jest sucho, ale musi słońce ruszyć, to i wyskoczą borowiki. Praktycznie jeden koło drugiego. Dobrze, idę w stronę wyjścia i zobaczymy jeszcze, co po drodze się trafi. Tu są. Zobaczcie, dopiero wyskoczą. Jeden, tego nie będziemy brać, bo jest mały. Ale tego bombka wezmę. Skroimy i będzie jajeczniczka. Więc zobaczcie. A tego zostawię, przykryję. One dopiero będą. Więc wezmę to, skroję i zrobię jakąś jajecznicę na borowikach. Dokładnie. One dopiero będą. Dokładnie. A tu dalej nie widzę. O, jest, jest. Oj, 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 oj. Ajajajajaj. Jaki ładny. Jest. Ale temu zrobię zdjęcie. Piękny, śliczny prawosek. Ach, ładny. O takie grzyby chodzi, ale trzeba jeszcze na nie poczekać, przynajmniej w tym lesie. Kilka dni, dosłownie kilka dni, drodzy widzowie. Więc idę dalej ku wyjściu z lasu i jadę do domu. Tu, drodzy widzowie, ścięty grzyb. A obok tu są dwa. Jeden. I tu jest, zobaczcie. Dwa. Czyli dwa mam. Jednego zostawię. I tak to mniej więcej wyglądało. Zobaczymy, czy nie ma innych. Ale nie widzę. Nie widzę. Więc kolejne dwa. Idziemy dalej do wyjścia z lasu. Nie widzę. Okej. Masełko. Dzisiejsze borowiki, jeden kozak,
teraz cebulkę i będziemy mieli do jajecznicy. Teraz trochę cebuli. I to trochę się skurczy i będziemy mieli na kolację. Dokładnie. Ok, odstawię i tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Czyli skurczyły się nasze borowiki, miam, 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 miam. I będą na pyszną kolację, czyli jajecznicę. Do tego wbiję 4 jajka, natkę pietruszki trochę i będzie pyszna kolacja. Więc, drodzy Państwo, teraz dla Was montuję film z dzisiejszego wypadu i tak to mniej więcej leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Czekajcie na kolejne moje filmy z lasu i do następnego. A ja już grzyby mam z głowy. Cześć!